Hej, witajcie. Jako, że właśnie do GW wystartował trial, darmowy weekend, więc możecie przetestować weekend. Źle powiedziane właściwie, bo to jest darmowy tydzień, czyli week grania za darmo, więc możecie sobie przetestować, zanim wydacie to około 100 zł na kluczyk, czy jest warto, czy nie. Poprzednio zamieściłem filmik dla graczy PvP, więc tak sobie pomyślałem, czemu by nie dać coś dla graczy PvE, aby też zobaczyli, czy mają co oczekiwać, czy w ogóle jest warto czekać. A więc przejdźmy do tego, że w tym filmiku po prostu nie będę nic opowiadał, tylko wam pokażę, jakie możemy spotkać u World Bossy, wchodząc po świecie Tier i wykonując sobie questy, i po prostu od czasu do czasu może natraficie na takiego bossa. Zeskalowałem je według mnie od tych najładniejszych, najbrzydszych, znaczy się do najładniejszych i tych ostatnich epickich smoków, także jeżeli chcecie smoki, to one będą na samym końcu filmiku. Są bodajże trzy z nich: Tequatal, Shatterer oraz Frozemaw, nie, Jormak, sorki, nie Frozemaw, Frozemaw to jest mob, Jormak. Oczywiście nie nagrałem tutaj Zaitana, bo to jest smok instancjonowany, a nie o to chodziło, tak? Chciałem tylko właśnie pokazać bossy, które możecie spotkać podczas zwiedzania świata, a nie te, które znajdują się w instancjach. Niektóre, jak mówię, są ładniejsze, niektóre mniej. Oczywiście nie są to wszystkie bossy dostępne w grze, wybrałem tylko te najładniejsze, według mnie takie, które można najczęściej spotkać w świecie, nie te, które po prostu występują raz, powiedzmy, na jakieś 6-12 godzin, tylko te, które często się respią, więc mam nadzieję, że wam się to w miarę spodoba. Takie po prostu szybkie spojrzenie na wygląd bossów bez zbędnego komentarza, tylko jak to one wyglądają i co mniej więcej się na nich robi, ile ludzi. Dla tych, którzy twierdzą w ogóle, że GW2 umiera, no to niech sobie zobaczą, ile ludzi na każdym evencie mniej więcej jest i niech sobie podejmą decyzję, czy to naprawdę dobrze tak myślą. Przypominam, że jest około ponad 20 serwerów, więc za to są ludzie tylko z jednego serwera, także spokojnie. I to nie było nagrane w momencie, kiedy ruszył ten darmowy weekend. Także miłego oglądania, życzę.